To na ile łapek w górę na następny odcinek, co? 4000? No co ty gadasz? Dobra, dobra, 4000, nie ma sprawy. Okej, 4000 łap. Mordeczki, dobijajcie. Siemanko, z tej strony Adrian i dzisiaj witam was w odcinku ze strony CSGO Magic, gdzie będziemy sobie obstawiać skiny. Jest to upgrader, który działa troszeczkę na zasadzie crasha, czyli po prostu wrzucamy skiny do puli, leci sobie crash. Jeżeli zdążymy wypłacić na danym mnożniku, no to oczywiście wygrywamy. Jeżeli nie, no to po prostu crash pada i przegrywamy. Ale nie będzie to taki zwykły odcinek z upgradera, ponieważ bety, pierwsze trzy bety, jakie zrobimy sobie w tym odcinku, wybierze mi mój pies. Piesek, słuchajcie, nazywa się Megi, także co, ja was zachęcam, żebyście sobie wbili do stronę. Link do niej macie w opisie, wbijajcie po prostu z tego linku. Będę wam mega wdzięczny, jeśli wbijecie, byłoby po prostu spoko. A no, jeszcze na końcu odcinka będzie losowanie o kosę, bo był konkurs jakieś 2 miesiące temu. No a teraz wysłuchajcie, zobaczcie sobie, w jaki sposób i jak Megi wybrała nam, na co będziemy obstawiać. Spójrzcie. Okej, słuchajcie, zrobimy to w ten sposób, że Megi będzie miała trzy talerze do wyboru. Jeden z nich, ten po lewej najbardziej, to jest $10 do obstawienia, ten po środku to jest $50, a ten po prawej to jest $100. Najpierw będzie wybierała kwotę, jaką obstawimy, a później będzie wybierała jakby, czy będzie to low bet, taki medium bet, high bet i tak dalej. I później jak będzie wybierała, jaki to ma być bet, to ten talerz po lewej to będzie od razy 1 do razy 1,5, później mamy razy 1,5 do razy 2, a tutaj mamy razy 2 i w górę, tak? Czyli high bet po prostu. Taki największy, czekamy najdłużej, aż tam skraszuje wszystko. Także myślę, że wszystko jasne. 1 do 1,5, 1,5 do 2, 2 i w górę, a także 10, 50 i $100. Okej, słuchajcie, wszystko to już jest gotowe do pierwszego beta. Szyneczka rozłożona na talerzach. Zobaczymy, słuchajcie, teraz co Megi wybierze, jaką kwotę będziemy musieli ustawić, postawić w pierwszym becie. Okej, dobra, pierwszy bet $50. Nie jest od razu. Dobra, uznajemy, słuchajcie, że to jest $50 i na ponad razy 2. Dobry piesek, chcesz więcej zjeść? Ale to czekaj, zaraz zjesz więcej. Dawaj, no wybieraj. Okej, $50. Zjadła $50 i poleciała na low bet, czyli $50 na 1 do 1,5. Dawaj, kolejny bet. Dobra, znowu największy, $100 i dobra, zjadła wszystko, ale najpierw zjadła, słuchajcie, $100 i później średni bet od 1,5 do razy 2. Także okej, słuchajcie, jak widzieliście, pierwszy bet Megi to było $50 na ponad razy 2, więc dość ostro, więc lecimy, klikamy, żebyśmy rozpoczęli upgrade i zobaczmy, czy uda nam się to zrobić. Ponad razy 2, czekamy, aż będzie razy 2. Czy doleci do razy 2? Uwaga! Coraz bliżej. Dobra, bierzemy. Mamy to, słuchajcie. Megi wygrała mi kosę. O co chodzi? Co obstawiła skubana? $50 na razy 2 i zrobiliśmy good knife'a Dopplera. Ale jaja, wow. Kurde, nie zdążę już wjechać do następnej puli, ale dobra, tutaj szybko padło. Kolejny bet Megi to było $50 na razy 1 do 1,5, czyli po prostu low. Mamy $50, tak, tutaj mamy $50, wpłacamy i 1 do 1,5, czyli wypłacimy gdzieś przy 1,35, tak sobie ustalmy. Pyk, bierzemy, bo taki był układ, tak Megi powiedziała, znaczy zdecydowała może raczej, ale udało się i co z tego mamy? Co tu się stało teraz? Co? Ja wpłaciłem tego Dopplera i $50. Boże, co ja bym zrobił prawie? Co, ja bym mógł stracić strasznie dużo pieniędzy, ale wygrałem więcej. Lol, ale miałem farta teraz. Falcon Knife, Marble Fate, wygrali. Więcej szczęścia niż rozumu. Dobra, tak teraz sobie, słuchajcie, robimy ten bet według Megi, no bo to nie wyszło. Przepraszam was, moja wina, moje niedopatrzenie. Nie mamy tutaj $50, ale możemy zrobić coś takiego. To jest prawie $50, także zaczynamy upgrade. I teraz 1,35 wypłacamy. Czy nam się uda? Czy kolejny bet Megi będzie dobry? Tak jest! Tak jest, kolejny bet Megi się udał. Z $55 robimy 80. Czyli na razie, słuchajcie, dwa bety Megi i dwa udane. Przy tym jednym był fail, więc tam tego nie liczę. Ale też tam nam się udało, także naprawdę na razie jest kozacko. No i okej, słuchajcie, trzeci bet Megi, na który już teraz nie zdążymy, to jest $100 na 1,5 do razy 2. Także naprawdę może być ciężko, ale zobaczymy, czy to zrobimy. No tutaj, słuchajcie, już by nam się udało. Szkoda, że nie wjechaliśmy, bo to mogłoby nam wyjść. No ale dobra, słuchajcie, wpłacimy sobie tutaj tego stat tracka Wulkana. Ale to leci, ale jaja, kurde. No byśmy i tak już wpłacali wcześniej, bo mieliśmy wypłacić 1,5 do 2.
Dobra, teraz zobaczymy, czy nam się uda. Słuchajcie, $100, trzeci bet od Megi. Jeżeli on siądzie na 3 razy, to to będzie jakieś niemożliwe. Dobra, lecimy. O! 1,70 wypłacam. 1,70, proszę. 1,70. Jest! 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 3 bety od Megi, 3 razy się udało, ależ zrobiliśmy pieniędzy na tym. Jesteśmy ponad $200 prawie na plus dzięki mojemu kochanemu pieskowi. No tak to muszę powiedzieć, słuchajcie. Jak zarabiać pieniądze? A no, dajcie psu szynkę na talerze, wybierze wam beta na upgraderze i easy, no nie? Chociaż to akurat leci teraz, widzicie, w kosmos, bo już mamy ponad razy 7. Ale słuchajcie, wow. No i dobra, słuchajcie, jakoś tak bety mi siadły, no to muszę wam coś rozdać. Także dzisiaj macie do wygrania AK-47, sedno zamieszania w stanie Factory New, czyli $30 ponad to jest. Jedyne, co musicie zrobić, żeby wygrać tego skina, to subskrybować kanał po pierwsze, także subuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, ale to koniecznie musisz teraz zasubować. Po drugie, zostawić łapkę w górę pod tym filmem. No i po trzecie, musicie napisać, słuchajcie, w komentarzu: dziękujemy Megi, bo to dzięki niej macie giveaway. Megi, napiszcie tak, jak się mówi normalnie, Megi i... Te trzy rzeczy, subskrypcja, łapka w górę i dziękujemy Megi i możecie wygrać AK-47 cenę zamieszania Factory New, ponad $30 jest wart. No dobra, słuchajcie, teraz robimy już bety, które są po prostu, wiecie, no po prostu według nas. Pozbądźmy się takich mniejszych skinów może teraz, znaczy mniejszych, no takich do $20 i mniej. To będzie około $35, zacznijmy to i poczekajmy, może spróbujmy poczekać do razy 2, coś takiego. Może się uda, jeśli nie, no to trudno, zdarza się jej najlepszym. Uwaga, mamy już 1,5, także nie jest źle. Nie kraszuj, nie kraszuj. Pyk, pięknie, wypłacamy, bezpieczny bet. Słuchajcie, na spokojnie $35 i mamy z tego 71, więc elegancko. Dobra, wiecie co, mnie kusi ruszyć tego doplera. Mnie kusi ruszyć tego doplera za $100. Także wlatujemy doplerem i wypłacamy przy 1,5. Proszę, 1,5, 1,5, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Bang, elegancko, elegancko. Mamy Butterfly'a Boreal Forest $160. No słuchajcie, na razie mamy kozacki profit na ponad $300 chyba. Tak, ponad $300 profitu. I teraz znowu niech będzie, zróbmy sobie te dwie kosy. Takie dwa mniejsze skiny, no bo zostały nam same takie duże. Spróbujmy ulepszyć do razy, no kurde, nie wiem, teraz troszeczkę słabo wjechałem, bo same były high bety. Ale spróbujmy do 1,7 poczekać. To by było kozacko. Aj, no nie, no to już by było zbyt piękne, no. Umówmy się, kiedyś musiało na mnie siąść. Ale kurde, teraz poleciało, no jakbym wpłacił, to bym się trochę wzbogacił, ale... Ale cóż. Ej, no co to jest, kurde, za mnożnik? Halo, w ogóle ktoś jeszcze nie wypłacił? O, dziękujemy. Razy 700 mnożnik, świetnie, świetnie poleciało teraz. Dobra, ja myślę, że teraz będzie jakiś low bet, ale dobra, zaryzykujmy. Zacznijmy ten upgrade i wypłaćmy przy 1,25, bezpiecznie. Aj, no serio, 1,20. Dobra, mordeczki, próbujemy jeszcze raz. Chcę tutaj zrobić profit, także wpłacamy to i lecimy do 1,35. 1,35, 1,35, 1,35, 1,35. Pyk, wypłacam. Jest, ale idealnie, idealnie. Tutaj łapka w górę za tego beta. Widzieliście to wyczucie czasu? Ideolo. Dobra, mi się wydaje, że teraz może być słabo, także wpłacimy sobie jakieś 3 januszowe skiny i od razu upadło. No wiedziałem, że będzie słabo i że nie warto wpłacać nic drogiego. Ale za to teraz myślę, że może być troszeczkę więcej, także spróbujmy sobie zrobić takiego mocnego upgrade'a. Dobiję do $1000 w moim EQ na stronie i to będzie koniec. Także czekamy do 1,85. Okej, poczekam chwilę dłużej do 2. Wypłacam. Jest! Jest! Idealnie, idealnie, ale to zrobił, ale to zrobił. Mamy $1000, także słuchajcie, myślę, że tyle mi wystarczy. Zrobiłem prawie $300 profitu na tym odcinku. Ja jestem zadowolony. Mogłem tutaj poczekać troszeczkę dłużej, ale wystraszyłem się. Wystraszyłem się, że od razu, jak będzie razy 2, to to wszystko pęknie i poleci. Ale tak czy tak, dziękuję wam za oglądanie. Przypominam o konkursie. Subskrypcja, łapka w górę, a także w komentarzu napiszcie dziękujemy Megi i możecie wygrać AK-47 sedno zamieszania warte $30. Warto? Myślę, że tak. Także wbijajcie na stronę, link do niej macie w opisie. No i co, 4000 łapek jak dobijecie, to pomyślę znowu nad jakimś betowaniem według pieska, bo Megi dzisiaj naprawdę, słuchajcie, na 3 bety, 3 jej siadły, to jest niesamowite wręcz, no. Także co, no teraz już wam definitywnie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, piona, cześć! No i okej, słuchajcie, tutaj macie te obiecane wyniki o kosę, w końcu wylosowałem zwycięzcę, przepraszam, że to tak długo trwało, ale tak się, tak jak widzicie, tutaj wygranemu już odpisałem na YouTubie,
No i czekam aż poda tradinka, abym mógł mu tą kosę wręczyć. Także gratulacje dla Ciebie, Szymon. No i co? To na tyle. Trzymajcie się. Cześć!